Słuchajcie, a o co tutaj chodzi? O szkło tutaj chodzi! Cześć, nazywam się Aleksander i to jest pierwszy kanał o polskim szklanym designie na YouTube. Dla przypomnienia, w poprzednim odcinku byliśmy na terenie dawnej huty HSG Ząbkowice w Dąbrowie Górniczej. Znaleźliśmy tam talerz Rotor, a historię tego talerza możecie zobaczyć w odcinku HSG i Szklane Tajemnice. Poprosimy trailer! Dzisiaj w sekcji moje ulubione zdjęcie nie będzie żadnego zdjęcia, ponieważ moje ulubione zdjęcie, a może również wasze ulubione zdjęcia, pojadę dopiero zrobić. Jestem umówiony w tajnym fotograficzno-badawczym ośrodku na spotkanie, a w zasadzie na pierwszą tego typu sesję ząbkowickiego szkła. No nie każdy z nas ma i nie każdy z was ma taki aparat fotograficzny, jaki tutaj jest. Wyjątkowo do mojej dyspozycji. Obsługa nas wzywa. Idziemy robić zdjęcia. Pierwsze zdjęcia szkła państwa Drostów, wykonane aparatem rentgenowskim. To właśnie jest aparat, którym dzisiaj będziemy fotografować. I w momencie robienia zdjęcia dochodzi do takiej mikro eksplozji. Tak można to upraszczając powiedzieć. No i w związku z tą mikroeksplozją emitowana jest pewna wiązka promieniotwórcza. Pod kontrolą się to oczywiście odbywa. Która następnie przechodzi przez fotografowany materiał i osadza się na tej płycie, którą widzieliście, która jest wyjmowana z tego urządzenia i elektronicznie skanowana. Powiedzmy, jest to taka klisza wielokrotnego użytku. Ta energia atomowa, cząsteczkowa, przechodząc przez szkło, pozostawia jakby taki cień, no i ten cień jakby odbija się na tej płycie. Świecznik LOT, który został wyprodukowany w 150 sztukach. Znane są tylko dwie sztuki. No, to bądź dzielny. Cukiernica Radiant. Wazon heksagonalny. Asteroid. To jest najbardziej znany projekt państwa Drostów. Ma takie kosmiczne inspiracje. To jest łoże, ława, na której leży pacjent. No na szczęście wazon okulus nie jest chory, nic mu nie ma. Chcemy zobaczyć, jak promienie rentgenowskie współpracują właśnie z szkłem ząbkowickim. Sesja po prostu chyba historyczna. Bliżej do siebie, gdzie się... O nie, błagam, proszę tak nie robić. Ja muszę niestety trochę coś tak. Dobrze, może być. Teraz użyjemy filtra numer 3, tak?